Widziałem, że rozpoczęcie serii na PlayStation 4 Wam się spodobało. Naprawdę spoko się oglądają odcinki, jest mega fajna atmosfera w komentarzach i zostawiacie dużo łapek, także bardzo fajnie. Poza tym, sam kompletnie nie pamiętam tych zadań, więc też sobie bardzo chętnie je przypomnę. I druga sprawa, mogę przejść do menu, mogę też wejść tutaj w powiadomienia i zobaczyć, ile Was tutaj odebrano prośbę o dodanie do znajomych, ale oprócz tej jednej, jedynej prośby jest 125 nowych. Ja pierdziu! Dobra, no to co? Ja nie wiem, czy wszystkich zaakceptuję na tym odcinku, ale 125 razy kliknąć to jest naprawdę spora liczba, więc może zróbmy tak, że oprócz tego... O Jezus, tak dziwnie to skacze, wiecie, czasem przeleci więcej. Oprócz tego, że na tym odcinku postaram się jak najwięcej zaakceptować, to zaakceptuję jeszcze kolejną ekipę, w sensie kolejną liczbę osób na kolejnym i teraz trzeba dać playakowi chwilę, żeby to wszystko ogarnął i ze 125 zobaczymy, ile się nam zrobi. Korzystając z okazji, jak on sobie to tutaj aktualizuje chyba. Nie można dodać do znajomych. Aha, no bo nie można drugi raz to jakby. Dobra, rozumiem. Okej, 54, no już wystarczy, już okej. To w kolejnym odcinku następna ekipa. Korzystając z okazji, w opisie macie link do strony mojego serwera z MCK. Możecie sobie śmiało grać, bardzo Was zapraszam. Na live'y też Was zapraszam, możecie sobie sprawdzać. W opisie też macie link właśnie do tego, czy aktualnie jest jakieś odliczanie do kolejnego live'u. Zasubskrybujcie, kliknijcie dzwonek, wtedy na pewno wszystkie informacje o live'ach, wszystkie powiadomienia będziecie dostawać, więc... Sub i dzwonek i dziękuję bardzo, witamy w familii i dobijamy 23 tysiące subów praktycznie w chwilę. Otwórz prezent, pewnie teraz chcę, tu w ogóle na plejaku się dostaje prezenty za nic, to jest super, to jest po prostu genialne. Tak to ja lubię. Toksyczny groszek, dziękuję Ci, współczesna technologia, za toksycznego groszka, jest cudownie. Ciekawe co dodacie w kolejnych, w sensie w trzeciej części, byłoby super. W ogóle to jest jeszcze jakieś info, tylko że nie wiem o czym. Wydarzenie mieszane mnie jakby za bardzo nie jara. Idziemy tutaj do tego typa, tylko że nie tą postacią, bo jakby wątpię, że tą postacią będzie łatwo wykonać sobie zadania. Wybierzemy. Albo w sumie moglibyśmy. Przecież, jak dostałem toksycznego groszka, to jak możemy z tego nie skorzystać, tak? Jak możemy nie wykorzystać okazji ku temu, by ruszyć tyłek toksycznym groszkiem tutaj do Dave'a? A tu poza tym tu się odblokuje garaż, tylko że to za jakiś czas. DaveBot 3000. Otwórz powitanie, numer, ble, 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 ble. Buty z tajnym planem. Specjalna operacja, udaj się na Wyspę Kości i zabierz buty z tajnym planem, dawaj. Jademy. DaveBot, na wakacje, na gdzieś tam daleko, piaski magiczne, piaski, w ogóle, o, Wyspa Kości, that's right, znowu mam paski, ale to jak rzucę padem, to się myszka rusza i wtedy tak się tu dzieje. Ktoś pytał, jak w ogóle nagrywam konsolę. Avermedia Xtreme KBU 3 jest takie urządzenie, które przechwytuje obraz z konsoli przez USB 3.0, wysyła to do kompa, ja to mogę nagrywać. Toksyczny groszek. Tak jest. Aha, i zapraszać mnie możecie do znajomych przez... Uwaga! Co to tu jest? Ja tego nie pamiętam. Przez X ma... Znaczy, przepraszam, przez Mati Games, tak jak mówię, Mati Games, podłoga YT, IT. Wyhoduj roślinnego bohatera... No! That's right! Dawaj róże. I teraz damy jeszcze słońce. Możemy jechać. Słonecznik, róża, cytryn. Aha, jeszcze się mogę przełączać pomiędzy nimi. Awesome! Zdobyto trofeum zmiennokształtny. Pokaż, ile tych trofeów tutaj jest. Ich tu jest w opór zapewne. Synchronizacja z siecią PlayStation Network, mam 7%. Częste, rzadkie. O, rzadkie dostałem jakieś. Podrygi czy samba? Wykonaj gest bezpośrednio po pokonaniu gracza. To jest rzadkie? Dajcie spokój. Na strzelnicy szalone cele. Jakie tu jest takie trofeum, takie wiecie, kozackie trofeum, że bardzo ukryte jest. Super, cieszę się. Co my mamy zrobić? Dlaczego wy tak chodzicie jakoś dziwnie? Gdzie mam iść? Zasadź ogród zanim się pojawi. Zasadź ogród zanim się pojawi. Uwaga, myślimy nad logiką tego zdania. My mamy zasadzić ogród zanim on się sam pojawi, tak? Bo jakbyśmy go nie zasadzili, to on się sam pojawi. Okej, no dobra, dobra, logiczne zdanie. To rozumiem. Chyba, że zanim się pojawi jakiś gościu taki zły. Może o to bardziej chodziło.
Fala 1 za... A, to jest na tej zasadzie, że bronimy po prostu ogródka. No dobra, ale ja zostaję jako róża. Jako róża jest git. Aha, co was jeszcze zapraszam? Mega na serię z BeeCrafta. W ogóle survival jest robiony aktualnie. Będzie wkrótce. Mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami. Zobaczymy, bo jak nie przed wakacjami, to dopiero w połowie lipca. A ja potem jadę na wakacje, nagrywam vlogi, będą z Bułgarii, będzie bardzo, bardzo fajnie. Zbieram trochę też na lewach hajsu na dodatkowego. Możecie wbić, jeśli chcecie. Na live'y w ogóle w sumie z Arka chyba będą teraz znowu prowadzone, bo jest nowa mapa, się super będzie grało. Także mega zachęcam. No gdzie oni wszyscy są? Oprócz tego... O, tutaj. Patrzcie, jeden do mnie poleciał. Dobra, ty tu ziom. Ej, patrzcie, on nie umie zeskoczyć, co się boi? To jest jakiś instynkt samozachowawczy najprawdopodobniej. Tylko, że ty instynktu samozachowawczego to ty za bardzo nie masz, chłopie. Tu poza tym coś jest. Ej, to był taki ikonka, jakbym coś mógł zebrać. Fala numer 2, jak zwykle Mateusz najmniej zabójstw. Przełączmy się na tego toksycznego groszka, bo on jest jednak najlepszy. Turut, fala numer 2, naprawdę dobrze ci to wychodzi, ja wiem. David, przegość. Ty, ale ja mam teorię, że tutaj 10 fal nie będzie, że tu będzie tylko parę tych fal, bo... Bo te, nie wiem, coś mi się tak wydaje, że to nie jest pełna zabawa w 10 fal. Tylko przy jakiejś piątej coś się pojawia już ten boss, czy ktoś, kto ma ten klucz, czy co, ja to w końcu mam jakieś buty odzyskać. Tak to może być. O, dobra, już się zbywałem, że tutaj na playaku, ale możemy też szukać różnic troszeczkę, wiecie, pomiędzy PlayStation a PC-tem. Czy te rośliny tutaj się czymś różnią, bo mam wrażenie, że on strasznie powoli ten toksyczny strzela. Dobra, szukajcie kolejnej ekipy. To, że ja dzisiaj nie mam dnia do tuczenia zombiaków, to jest jakieś w sumie normalne. Ostatnie, poprzednie dwa odcinki, to było kozackie. Tam to mi dobrze wszystko bardzo szło. W ogóle mógłbym drugiego pada dać do ładowania, bo jak mi tutaj coś klepnie zaraz. Albo w sumie nie, no przecież na godzinkę wytrzymią baterię. Turututu. Fala numer 3. Let's go. Harcerki zombie, nie jestem... Nie jestem jedyny. Nie wiem, Dave, ty czasem naprawdę takie głupoty pitolisz, że to jest niepojęte. Pierniczysz takie głupoty, że nawet dla mnie to jest niezrozumiałe. Dobra, czekajcie, bo ja tu się strasznie gubię i strasznie lubię jakoś chodzić. To są harcerki zombie? Ty chyba harcerek nie widziałeś, Dave. Harcerki są przede wszystkim ładne. A tutaj to są harcerki. No to nadal utrzymuje to, że harcerki są ładne, a to nie bardzo. Come on! Ja się powiedziałem, że harcerki ładne, ktoś mi w komentarzu poprzekleja linki do zdjęć na tym. Że jednak się momentami mogę mylić. No szczylać, o! Fala idealna. I patrzcie, tu jest znacznik, że coś z niego można zebrać. No nie powiecie mi, że nie. Brrrr! Fala numer 3. Ej, ta koszulka mi ogniskiem daje. Albo takim grillem. Nie, w tym sensie kociołek robiliśmy wczoraj. Fala bossów, zadanie. Pokorna i gargantuara. O właśnie, to jest chyba ostatni. Kociołek w sensie taki, wiecie, tam mięso, ziemniaki, sery, takie zapiekane. Na ognisku to było robione, tak? Bum! Jeju, spadłem. Hopa. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ile ty tego życia jeszcze masz, chłopie? Chyba się na mnie wkurzył i to dosyć poważnie. Strzelać po nim. On ma ten klucz, on ma te magiczne buty. Mam przynajmniej taką teorię. No, buty z tajnym planem, czyli dostaliśmy zielone trampki. Gratuluję. Dziękuję. To możemy coś wynosić się? Możemy stąd zmykać. Poziom drugi. Na toksycznym groszku. To jest to, co ja lubię. Momentami, bo momentami, ale lubię. No, dawaj. Dobrze. Ktoś jeszcze? No, ale co my tu musimy? Aha, my musimy wszystkich załatwić, że dopiero Dave się uruchomił, żeby nas stąd zabrał. Rozumiem, ogarnąłem. Jestem mistrzem.
Co teraz? A nie, nie udało ci. No dobra, Dave, no i dlaczego jesteś taki... Masz być wesoły. Zabierz buty, no po to tu przyszedłem, ja mam te buty. Co, już się nie muszę bronić? Nie! Ej, obejrzyjcie serię z gliczy. Wyszedłem na ten wulkan na pececie. Wyszedłem, byliśmy tutaj na szczycie. Wróć na podwórko, nagroda w postaci 5 koła. Jaki czas odcinka? Idealny. Możemy sobie zagrać na nowicjuszu. No, znaczy w sumie nie wiem, bo my jak będziemy tak grać, że będziemy robić jedno zadanie i grać na nowicjuszu, to my te zadania zrobimy chyba za rok. A trzeba się wyrobić przed GW3. Nie wiem. Róbmy kolejne zadanie. Może teraz po stronie zombiaków. Najbardziej nie chcę robić prób gnomów, a tym bardziej nie chcę zbierać tęczowych gwiazdek do pniaka i kozy. Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy my to zrobimy. Dobra, Mati. Focused, powrót i zmiana drużyn. Ten deseń, że się przenoszę na zombie. Come on. Cieszysz się, że sobie tobą gram? Ja też w sumie. Tak troszeczkę. Tu też jest zamknięte, nie wiem co to wszystko trzeba zrobić. Najpierw trzeba te podstawowe rzeczy. Te 5 zadań. Mózgostycznie. Masz szukacz sekretnych drzwi? Niech mu się przyjrze. Starożytna wiedza. Szukacz drzwi nie działa. Musisz skonsultować się z ekspertem. What does mean, man? Z dużym wąsem. Musisz iść do Zensei. On też bardzo stary. Śmierdzi naftaliną. Super! Ja się cieszę ogólnie. Bardzo fajnie, że śmierdzi naftaliną. Co to naftalina? Ja nie mam tego. Naftalina, no coś takiego łatwego, łatwopalnego. Nie wiem, czy to coś a la nafta, czy coś, kij wie. Może to być to jedno i to samo. Tylko, że inaczej nazywane. To jest Zensei? Ty, on sobie lewituje, nie, gość? Przetyp, chodź tu. Witaj, bo... Ej, nie pamiętam kompletnie tego gościa z pecetowej wersji. Potrzebuję twojej pomocy, dawaj. Kto szuka mózgu w rzeczywistości, szuka wiedzy, które są... Której są skarbnicą? Okej. Widzę, że nakręcamy banie. Mogę aktywnić sekretny szukacz drzwi, ale najpierw, żeby wiedzieć, jak to zrobić, muszę odczytać zwój instrukcji. Przynieś mi zwój, a rozszyfruję jego treść i odblokuję szukacz. Idziemy po zwój instrukcji. Odległość od zwoju jest w pięściu duża. Come on. W prawo, w lewo, w którą... W którą stronę, Mateusz, masz iść? Mhm, dobra, w tym momencie chyba idziemy w dobrą. I teoretycznie na tym się chodzi chyba szybciej. O, cześć koza! Siema! Tu na gliczu weszliśmy do tego budynku. W tą stronę, nie, bardziej w tą chyba. Jezus, ale dlaczego te pady tak tutaj muszą... A nie wiem, nie wiem, jak gracie na PlayStation czy na czymś tam, to powiedzcie mi, lubicie wibracje w tych padach? Bo to jest czasem przesadzone. Według mnie przynajmniej niepotrzebne. Mam nadzieję, że nie w ogrodzie roślin. Nie, idę w dobrą stronę, tutaj gdzieś. Coś takiego, o, w ten sposób. Ty! Hopie! O, 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 o. Jest! Mamy zwój, interakcja. Nie wiem, dlaczego to musiało być tak daleko. I zwój od zombie u roślin. Czyżby, chodź tu! Do mnie! Ale on tylko pieniądze gubi. Zdobyto monety, taka ilość, że dajcie spokój. Nie, dobra. Zapoluj na aksamitkę. Aha, czyli trzeba to i tak zrobić. Aksamitka poluje na mnie. No grzej za nią! Można ją głuszyć? No patrzcie, nie da się jej ogłuszyć. Nie, 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 odejdź. Jeju, przecież my tą aksamitkę będziemy wieki gonić. Czekaj, bo ona jakimiś kryształami wali. Tu dostał headshota. Aksamitko, come on do mnie. I ona jest tak... Niesamowicie szybka. No strzelaj! Po co ja mam na nią polować? To jest bez sensu. No ja się taki sens ma, że tu dostanę monety, no ale to tyle.
Nie działa to na nią. Mogłem inną postać wziąć. Jeszcze tutaj te rośliny zielone. Nara. Patrzcie, jak to nie trafia. Aha, ogłuszony. 42 HP. Mało. 31. Odzyskujemy. Jeszcze tylko ciut, 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 ciut. No, nareszcie. Dziękuję. A ona ten zwój podkręciła. Myślałem, że ja ten zwój mam. Dobrze jest. A tu jest ta kula do zabierania chyba, nie? To się zbierało, czy się nie zbierało? Nie wiem, nie wiem, dlaczego mi się kojarzy, że to się zbierało. Przyjrzyjmy się temu. Tak. Po uważnym przestudiowaniu zwoju odkryłem, że szukać sobie, że przestawić w pozycję włącz. Okej, i tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, że zostawicie łapę i widzimy się w następnym zadaniu, które wykonamy po stronie zombie, która jest po prostu głupia. W sensie tyle, że te zombiaki za bardzo to nie używają swoich zwojów i neuronów i połączeń pomiędzy nimi. Nie wiem, wypaliło im coś. Słuchajcie, mega was zachęcam na inne serie, na inne odcinki. Zostawcie suba i dzwonek i wbijcie na fejsa, zaproście mnie do znajomych. Wszystko macie w opisie. Trzymajcie się, strzała, cześć.